Właśnie wylądowałem w stolicy Czarnogóry. No generalnie powiem wam, spodziewałem się czegoś odrobinę lepszego. I w końcu, kiedy udało mi się wysłać tego maila, w tym momencie autobus zaczął w ogóle odjeżdżać. Ona otworzyła tego maila, ale autobus odjechał. I w ogóle takie, co tu się wydarzyło, jakby... No nie tak miało być. Ale ja będę z tego strasznie dużo wycinać. No i jedziemy. To jest trip bardzo nisko budżetowy, to wybierałem się najpierw autobusem, potem pekęgą na lotnisko i z lotniska również będę jechać pociągiem. Z tego co wiem kosztuje około 2 euro. Zobaczymy. Idziemy. Jeszcze tytułem wstępu dla osób, które mnie nie znają. Ja jestem cyfrowym nomadem, więc to był tygodniowy wyjazd, który był trochę przeplatany pracą, natomiast dla mnie on był dużym chillem. I jeżeli jesteście osobami, które w 48 godzin przechodzą 50-60 tysięcy kroków, to może nie uda przekazać mi się wszystkich walorów Czarnogóry, natomiast mam nadzieję, że chociaż trochę was zainspiruje. No dobra, no to właśnie wylądowałem w stolicy Czarnogóry. No generalnie powiem wam szczerze, że spodziewałem się czegoś odrobinę lepszego, to znaczy wyjątkowo małe lotnisko to po pierwsze, a po drugie mam nawet wrażenie, że w Tiranie ten język angielski był taki no, odrobinę bardziej rozwinięty, bym tak powiedział. No tutaj naprawdę ciężko w ogóle o informację, a znaleźć w ogóle kogokolwiek to mówi, cokolwiek co ma sens. W języku angielskim jest ciężkie. Postawiłem na komunikację miejską. Rzekomo autobus nie dojeżdża, chociaż jak powiedziała pani, że odjeżdża co pół godziny, a wszędzie doczytałem, że jednak nigdzie go nie ma. Nie widzę też żadnego stopa ani niczego w tym stylu. Co ciekawsze, próbuję znaleźć drogę wyjściową, która jest z tego lotniska, żeby dostać się na pociąg. No i jak na razie to skończyła mi się droga i będę dalej improwizować. Widzę, że coś niedaleko się zaczyna, więc będzie spoko. Za 5,20 lub za 2,80 w zależności od pociągu można znaleźć pociąg do stolicy z lotniska. W każdym razie najśmieszniejsze jest to zakup karty SIM tutaj. Ja oczywiście skorzystałem sobie z aplikacji, która da mi eSIM-a. Ja z tego korzystam dość często. Jest to odrobinę droższe niż taka fizyczna karta SIM, ale nie trzeba stawiać, podbijać gdzie tam swoich danych z paszportu i tak dalej. Kolejna rzecz. No generalnie jest tutaj przecudownie. Ja się w ogóle może powinienem tak iść tak naprawdę. Trafiłem akurat na Golden Hour, także trafiając tutaj na Golden Hour mam naprawdę ochotę nawet się przejść. Nie fartem też jest to, że ja miałem trochę wyliczone dotarcie na pociąg i miałem dość sporo czasu, bo miałem tam godzinę na spokojności, więc tak żeby sobie tutaj wylądować, może ewentualnie coś zjeść. No ale niestety się nie udało, ponieważ mój samolot dotarł z godzinnym opóźnieniem. Więc zanim ja wyszedłem z samolotu, zanim jakby wyszedłem z lotniska, to trochę minęło. Czekajcie, aż wam jeszcze muszę zrobić. Tak więc trzymam się swojego starego planu. Prawdopodobnie będę musiał poczekać chwilę na pociąg, w najgorszym wypadku rzekomo 2 godziny, tak przynajmniej pokazuje oficjalna strona kolei czarnogórskich. Natomiast mam nadzieję, że państwo w tak zwanej informacji powiedzieli coś, co jest chociaż w połowie zgodne z prawdą, bo według ich danych powinny jeździć co 30
minut. No i ciekawostka, po raz drugi skończył mi się chodnik i szczerze mówiąc nie wiem co dalej. Teraz będziemy kombinować, bo to jest kuriozalne, przyznam szczerze. Więc wam może pokażę z drugiej strony jak to wygląda, ale wygląda to średnio. Tak. Tak jak się spodziewałem, to jest moja droga, kolejny kilometr, który chodnika oczywiście nie ma. To jest trasa na pociąg. Nie widzę żadnej innej. Tak mi pokazuje też Google Maps, więc się tego trzymać będę. Ale byłem na to trochę przygotowany, przyznam szczerze. Więc jak się bawić, to się bawić. I idziemy. Na razie jest jasno, więc to też jest tyle spoko, że powinienem te 1,5 kilometra przejść takim szybkim tempem, jeszcze przed zachodem słońca, więc nie będzie, mam nadzieję, tak źle. I jeszcze raz podsumowując, bo nie będę to miliard razy wycinać, szczególnie, że ja nie jestem osobą, która bardzo lubi robić takie live relacje prosto z jakiegoś szukania miejsc i tak dalej. Się zazwyczaj skupiam na jednej rzeczy, a gdzieś tam potem zapominam o tym całym chodzeniu, poszukiwaniu, nagrywaniu, przepraszam, może właśnie to jest to. No, ale jakoś nie specjalnie mnie to zdziwiło, że tutaj nie ma ścieżki. Jakby witamy na Bałkanach, jakby nie pierwszy raz coś takiego. Ja mam okazję zobaczyć, spotkać, żeby nie było żadnego transportu oficjalnego poza oczywiście taksówkami. To jest bardzo duże lobby taksówkowe, także bardzo podobnie jak w Azji generalnie, jeżeli wychodzicie sobie gdzieś z lotniska, to standardowo stoi 1,5 miliarda osób, które krzyczą taksi. Ceny są różne. Ja w internecie czytałem, że około 10 euro, nawet pierwotnie byłem skłonny tą dyszkę sobie tutaj zagospodarować na to. Natomiast ceny niestety są troszkę wyższe. Ja się też obawiam tego, że on mi mówi 15-20 euro, a może się to potem skończyć inaczej. Nie mam do końca takiego zaufania do taksówek, szczególnie tutaj na Bałkanach, gdzie wszyscy wiedzą, że to jest bardzo... Czy ludzie są po prostu przyzwyczajeni do tego jedynego kontaktu, jedynej formy transportu. Ale ja będę z tego strasznie dużo wycinać przez to, że raz, że muszę myśleć, gdzie idę, dwa, no jednak to pobocze. No teraz może tak pokażę, no coś się pojawiło, że tak powiem, ale chwilowo i zaraz się to skończy. A po drugie, jakby widoki są, no nieziemskie, niesamowite, tak jak przed chwilą wam pokazywałem, ten zachód słońca jest nieziemski, szczególnie te góry. No jeżeli nawet mieszkacie w polskich górach, to wiecie o co chodzi, albo jeżeli byliście w polskich górach i wiecie jakby zachód słońca taki ładny, wiosenny wygląda, no to właśnie to wygląda tak jak u nas, z tym, że no wiadomo, tutaj trochę te góry są odrobinę inne, więc to nie jest ten sam efekt. Na razie muszę tutaj stanąć z nagrywaniem, bo muszę sprawdzić, czy dobrze idę. Dobra, to jeszcze sobie nagram, gdybym coś sobie tutaj miał przypomnieć, albo coś źle nagrał. Kolejna z ważnych rzeczy, o których ja dość sporo, już wiele razy jakby... Kolejna dość ważna rzecz a propos bankomatów. Akurat ja jestem na tym punkcie wyczulony i testowałem już naprawdę masę różnych opcji od Revolutu przez karty walutowe polskich banków, karty jakieś tam Prestige, Threshtish, kurde, żeby to jak najmniej kosztowało. Ale niestety, często jest tak, że nie da się uniknąć opłaty za wypłatę pieniędzy z bankomatu. Ja na to byłem przygotowany, ja sobie wziąłem trochę euro ze sobą, ale sprawdziłem też, jakie są mniej więcej opłaty za... Jakie są mniej więcej opłaty za wyciągnięcie pieniędzy
i na razie przetestowałem 3 bankomaty, nie pamiętam niestety nazw, potem wam gdzieś się tutaj wrzucę, wygooglam. W każdym razie Euronet chciał 4,95 € za wyciągnięcie z obcej karty. Natomiast jeden z lokalnych banków chciał 4,99, czyli jakby ceny są bardzo podobne. 5 euro to jest bardzo dużo. Ja pamiętam jeszcze jakieś stare... O, tutaj wąziutko jest. Ja pamiętam jakieś... Yeah, I know, thank you, thank you. Akurat super, bo w ogóle taksówka, tego się nie spodziewałem. Pokazał mi, gdzie mam skręcić, żeby dojść na pociąg. Teraz sprawdzimy, czy nie będzie chciał mnie zaciągnąć oczywiście taksówki i tak dalej, ja za hajs, nie? Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. Sam skręcił w prawo i się zatrzymał i ja już byłem przekonany, że będzie nagabywać mnie, żebym sobie podjechał z nim, gdziekolwiek bym chciał. Natomiast nie, po prostu powiedział right, że mam skręcić w prawo. Także akurat tutaj pozytywne zaskoczenie. Mam nadzieję, że tych pozytywnych zaskoczeń będzie dużo więcej. No, więc to nie jest tak, że jestem jakoś bardzo negatywnie nastawiony do tych wszystkich taksówkarzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wymyśliłem sobie, że będę jechał komunikacją miejską. Ja w ogóle bardzo lubię jeździć komunikacją miejską w obcych krajach. To jest taki trochę fun. I tego planu się trzymam. A potem zresztą postaram się jakby podsumować wszystkie koszty, które poniosłem, bo na razie ich jeszcze dużo nie ma, ale myślę, że przez ten tydzień się ich trochę znajdzie. No i to była pierwsza zmiana planu, ponieważ jak się okazało, pociągi nie przejeżdżały po półtorej godzinie z resztą osób, które czekały, a byli to sami Polacy. Stwierdziliśmy, że po prostu pojedziemy taksówką. Taksówkarze też twierdzili, że po prostu coś się wydarzyło z linią energetyczną i prawdopodobnie jest to prawda, ponieważ ja jechałem pociągiem, więc one jeżdżą, natomiast tego dnia po prostu chyba coś było nie tak. I wzięliśmy taksówkę. Mówiąc taksówkę, mam na myśli serio taksówkę, choć było nas 7 czy 8 osób, to jakby dla nich to nie ma żadnego znaczenia, bo policja w Czarnokusze ma inne trochę podejście do wielu aspektów i wyszło jak wyszło. Dość wesoło. A finalnie zapłaciłem coś około 3 euro za przejazd do centrum, a było to no tak, z 15 minut drogi. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? Jeśli myślicie, że przygody z pociągiem to było mało, no to czas na meldunek w hostelu. Rurku. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Nie ukrywałem tego od samego początku. Jakby całym tym wyjazdem miały rządzić pieniądze, miało być turbo tanio i jest turbo tanio. I mówiłem, że znalazłem hostel za 300 euro. Przepraszam, 300 zł. I to tak jest to faktem, że można tutaj dostać nocleg za 100 euro. Ja troszkę już przekłamałem rzeczywistość, dlatego że wziąłem nie 8-osobowe dormitorium, a 4-osobowe dormitorium. Tak się okazało w ogóle w hostelu, w którym nie ma nikogo. Więc sam fakt tego, że tu przebywam, już mi daje jakby możliwość korzystania z wszystkich uroków tego miejsca. Pamiętajcie, że to jest Czarnogóra, tylko i aż Czarnogóra. I chodzi mi o temperaturę, nie o całą resztę kulturową i tak dalej. W każdym razie to jest miejsce, w którym no tu nie ma takich zim jak u nas na grubym minusie, natomiast nie jest też super ciepło. I to nie jest coś nowego dla mnie. I już miałem okazję przerabiać jakby zimę w tej części Europy i to jest sytuacja, w której po prostu
Oni tu nie mają grzejników. A jeżeli mają, to po prostu one nie działają. Co się w ogóle rzadko zdarza, żeby tu też były grzejniki. Chociaż się zdarza. I ja na przykład mam taki grzejnik tutaj, który oczywiście nie działa. Dlatego oczywiście dostałem co? Już taka szybka przebiteczka, poczekajcie. Tam jest taka mała farelka. A tu jest duża farelka, która jest postawiona po prostu bezpośrednio przy moim łóżku, pociągnięty kabel pięknie. No i to są właśnie uroki naprawdę tanich miejsc. No nie ukrywam, naprawdę standard jest średni, ale wiedziałem, na co się pisze, to po pierwsze. Dawno też nie miałem takich fajnych, hardkorowych wspomnień. Dawno też nie byłem pod namiotem w Polsce, a bywałem kiedyś to częściej. Ale to przebija naprawdę wszystko. No jakby to mówi dużo o tym miejscu, prawda? Także kończąc, bo nie na tym polegał cały ten dzisiejszy przekazanie całych informacji. Już nie, jutro nie będę pewnie taki zaskoczony i generalnie pewnie zmienię w ogóle miejscówkę, w którym śpię, więc chcę nagrać to maksymalnie, ile się da wieczorem. Natomiast tak, to jest urok spania za 10 euro w Czarnogórze. Co mogę powiedzieć? Grzyby z wami. Voilà.